Witam serdecznie, Wojciech Orzechowski i Dawid Malewicz. Jesteśmy w Poznaniu na inwestycji Dawida. No i rozmawiamy sobie o mieszkanku, które tutaj jest. Może zaczniemy od samego początku. Skąd pomysł na inwestowanie w nieruchomości? Pomysł? No pomysł to się narodził, można powiedzieć, rok temu. Przed szkoleniem u Ciebie, Wojtku, zrobiłem dwa flipy na rynku pierwotnym. No i stwierdziłem, że jednak to jest to i trzeba było iść w tym kierunku. Poszedłem na szkolenie, no i po szkoleniu zaczęliśmy działać. Zaczęliśmy. Czyli z kim? Znaczy zaczęliśmy, mówię jakby tutaj o sobie i żonie, można powiedzieć, o tak. W tym momencie też tutaj pomaga szwagier. Tych inwestycji jest jednak coraz więcej. To samemu, że tak powiem, wszystko ciężko. To do dzisiaj ile nieruchomości zrobionych przez rok? I Znaczy się można powiedzieć, że nawet nie przez cały rok, bo nie, można pół roku temu wróciłem z Holandii na stałe do Polski. No to 8 nieruchomości. Już w tym momencie też mamy ukończony tam projekt deweloperski dwóch domów jednorodzinnych. Zostało nam tylko zagospodarowanie terenu. No to można powiedzieć, że to wszystko tam w rok się zadziało, nie? No to bardzo ładnie, to bardzo szybko idziesz. Skąd taka inspiracja? Skąd taki pośpiech? Dlaczego takim tempem? Ja mówię, w pierwszym roku zróbmy dwie nieruchomości, zaróbmy, nie wiem, może 20 tysięcy, 15. A tu jest dosyć duży rozmach. No też wróciłem z jakimś kapitałem z zagranicy. Też tam posiadałem nieruchomość, po prostu, którą mogłem sobie sprzedać i ten kapitał zainwestować w nieruchomości w Polsce. No jakoś tak cały czas, że tak powiem, do przodu. Tak. A jeszcze czymśkolwiek się zajmujesz, czy tylko... Nie. Nie. Czyli tylko poświęcasz czas? Tylko poświęcam czas... Rodzinie. I nieruchomością. No nieruchomością bym chyba powiedział na dzień dzisiejszy więcej niestety. Żona się nie złości? No czasami, ale się dogadujemy. Ale pomaga Ci we wszystkim? Tak, pomaga mi jak najbardziej. Czyli jak jesteśmy tutaj na mieszkaniu, przypomnijmy, to jest ulica jaka? Druskienicka. Ulica Druskienicka na Podolanach w Poznaniu. Mieszkanie 52 metry, 3 pokoje, pierwsze piętro. Jak znalazłeś to mieszkanie? To mieszkanie zakupiłem za pośrednictwem flipu na pierwotnym. Pozdrawiamy Patryka i Macieja. Dokładnie. To już w sumie już któraś nieruchomość za ich pośrednictwem. Jakaś tam ta współpraca się dosyć dobrze układa, tak myślę. No i tyle, no właśnie. No i tyle, tylko wyremontować. I sprzedać. Czy tak. Bez remontów też robiłeś, czy zazwyczaj z remontem? Znaczy się, przed szkoleniem zrobiłem jeden flip na pierwotnym bez remontu, ale to tylko z tego powodu, że mieszkałem jeszcze za granicą po prostu i pierwsze mieszkanie remontowałem, jak można powiedzieć, zdalnie. No i to po prostu to nie było dobre. Ciężko. Było ciężko. Jednak trzeba pilnować. Trzeba pilnować. Tak, trzeba pilnować. Nawet tutaj w innych inwestycjach bywały te takie momenty, że nie było dzień czasu i przez dzień już coś się wydarzyło, co było do poprawki po prostu. Nie? No i dobrze. I teraz gdybyś spojrzał na to mieszkanie, które jest, no to tak przejdźmy sobie wirtualnie przez to mieszkanie. My będziemy sobie opowiadać, a w tle będą leciały przebitki. Mamy duży salon. Ile ma metrów mniej więcej? Salon ma 21 metrów. Ale z tego co wiem, to przenosiłeś kuchnię z pokoju obok, a tam zrobiłeś taką malutką sypialenkę. Dokładnie tak. No i mamy jeszcze dodatkową sypialnię. Tak, 10 metrów kwadratowych. Czyli mamy właściwie mieszkanie 50 ile metrów? 52 metry i mamy salon, mamy dwa pokoje, łazienkę tak. I przedpokój. Dokładnie. Czyli 52 metry, ok. I teraz dlaczego zdecydowałeś się kuchnię wyrzucić z pokoju kuchennego do salonu? No też można powiedzieć, wyniosłem to ze szkoleń, jednak to jest wartość dodana. Dodatkowy pokój to jest wartość dodana jednak. No i taką decyzję podjęliśmy. Była taka możliwość przed zakupem też jakby tutaj sprawdziliśmy, czy jest możliwość przeniesienia tej kuchni bez problemów. No i okazało się, że nie ma takiego problemu, więc. Okej, a największy problem, jaki doświadczyłeś przy tym mieszkaniu? Przy tym mieszkaniu, no to myślę, no jak tutaj większość inwestorów się zmaga z tym, jednak ekipa remontowa, więc no przy każdym mieszkaniu są jakieś tutaj rzeczy, które trzeba no ich gdzieś tam pilnować mocno. Słyszałem, że ekipa remontowa uciekła i zostawiła jeszcze do rozliczenia 8 tysięcy. Dokładnie to. Ale wzywałeś ich do zapłaty? Do dokonania, tak. Do odbioru zapłaty i tak. Do dokonania tak.
czynności dalej, tak, tych dokończeniowych i co? I nie odpisali? Nie odpisali. Z tego co wiem, to oni już nie współpracują. Było ich dwóch, jakby się, nie wiem, jakiś tam powstał problem, nie współpracują już ze sobą. No ja też mam taki przypadek teraz w Łodzi, że było dwóch chłopaków, jeden zniknął, drugi teraz no, wychodzi z siebie, żeby wszystko dokończyć. Ten drugi zniknął, odezwał się po dwóch miesiącach, że już jest w nowej ekipie i chce dalej współpracować, no ale to jest takie. Ten jeden z tej ekipy, można powiedzieć, zanim ja jeszcze nie wiedziałem, że oni gdzieś tam mają problem między sobą, zadzwonił do mnie po prostu, żeby mu przesłał 3000 zaliczki, bo potrzebuje. No ale to było tak dla mnie dziwne, bo robili mi drugie mieszkanie, to drugie mieszkanie, pierwsze naprawdę zrobili fajnie i nie było w miesiąc 4 tygodnie 65 metrów. Mhm. Ale ja też taki przypadek miałem, że pierwsze mieszkanie zrobili fajnie, mieszkanie zostało sprzedane, a na tym drugim, nie wiem, rozstali się, coś im nie zaiskrzyło i ten właśnie jeden z tych chłopaków, no to z 2 miesiące się nie odzywał, nie było go, tamten starał się dokończyć, no dobrał ekipę sobie, ludzi, pomocników, no i jakoś to zrobili, ale no to jest tak, że czasami ci ludzie zachowują się dziwnie. No dziwnie, no tak, no bo w sumie mówię, od samego na pierwszym mieszkaniu była tutaj, skończyli je i zapytali się, tam był odbiór z takim z panem, który to odbierał takie mieszkanie i no, powiedział, że praca jest naprawdę fajnie wykonana i tam nie miał zastrzeżeń do ich pracy i zapytali się otwarcie, czy tutaj, no bo wiedzieli, że jednak jest ich więcej inwestycji, czy będziemy dalej współpracować. Mhm. No jeżeli będziecie tak pracować i będziecie tak terminowi, jak jesteście, no to pewnie. No i na tym mieszkaniu jednak tutaj coś się zadziało po prostu, że to później taka zaprzyjaźniona ekipa musiała tutaj. Ale to jakby nieduże poprawki były, no nie, bo to tam kwestia czegoś wyrównania, tak, no właśnie, dokładnie. To można powiedzieć, jakiś taki dobry dzień, dwie osoby, dzień czasu i jest wszystko porobione. Nie? I to jest niesamowite, że ludzie przy takich rzeczach się wywracają i właściwie takie banalne sprawy powodują, że ktoś tam się poddaje, odchodzi. No tutaj spora kwota, bo 8 tysięcy złotych do odebrania. Ale w tym momencie w ciągu 2 miesięcy mam 7 nieruchomości do wykończenia. No nieźle. Mam 7 nieruchomości do wykończenia. Mam 4... I mogliby dalej być i mogliby pracować. Cały... 4 moje, które tam gdzieś na wynajem szykuję, no to spokojnie sobie mogli, oni wiedzieli o tym, że ja to mam, to już od samego początku im mówiłem, że też te nieruchomości są, tylko jest kwestia tutaj czasu, jak dokończymy posadzki i będą mogli wejść od wiosny, no ale... Realizujesz niektóre nieruchomości z inwestorami? Tak. W systemie 50 na 50. Dokładnie tak. Czy trudno pozyskać takiego inwestora, który by wspierał w takich inwestycjach? Znaczy się, w tym momencie tutaj współpracuję z dwoma inwestorami. Oni są z naszej społeczności, nie, czy z zewnątrz? Nie z naszej społeczności. Jak ich pozyskałeś, jeśli są nie z naszej społeczności? W sumie można powiedzieć obydwu przez znajomych. Mhm. To jest w sumie przez jednego, przez, można powiedzieć, przez wspólnika już teraz, a drugiego przez znajomego. No tak jak tutaj mówię, no jak poznaję nowych ludzi, no to gdzieś tam się każdy pyta, czym się zajmujesz, mówię otwarcie, czym się zajmuję. No i tak tutaj była taka też jakby sytuacja. Powiedziałem znajomemu, czym się tu zajmuję i gdzieś tam to widział i powiedział drugiemu znajomemu, się okazało, że kiedyś próbował. Ten znajomy reprezentuje dużą firmę po prostu gdzieś w Warszawie, którzy byli chętni zainwestować. No i sami, można powiedzieć, teraz dzwonią, kiedy będą te mieszkania. No nieźle. Dzisiaj jest tak, że w naszej społeczności wiele osób w ten sposób współpracuje. Jak chcesz się dowiedzieć, na czym polega takie współinwestowanie, to tu na dole się pewnie wyświetli za chwilę link i będziesz mógł poczytać. Natomiast podpowiedź jest taka, że wokół nas żyje cała masa ludzi, która ma kapitał i który z chęcią by zainwestowała. Trzeba tylko im pokazać, że można to zrobić, że jesteś odpowiedzialny, że robisz to dobrze. Zawrzeć odpowiednią umowę, no i współpracować. Ja w tamtym roku ponad 20 nieruchomości w ten sposób realizowałem, a ty? W tym momencie mam 4 z jednym inwestorem i z drugim mam 2 nieruchomości. Popatrz, jaki kapitał drzemie wokół nas. Bardzo często mówimy, że nie mamy kapitału na nieruchomości, a wystarczy rozejrzeć się, poszukać, pochodzić, popytać. Jeżeli rozmawiasz z ludźmi, jeżeli przedstawiasz swoje pomysły, o wiele łatwiej jest wejść w taką współpracę, więc do tego zachęcamy. Tak samo tutaj wszystkie spotkania regionalne w Poznaniu, gdzieś tam starałem się uczestniczyć w nich, też poznałem kilku ludzi, których w sumie też taką jedną tutaj dziewczyny, która teraz coś mi pomaga przy tych nieruchomościach.
W Poznaniu też ją tutaj też z naszej społeczności jest i tutaj fajnie mi tutaj pomaga, można powiedzieć, w takich sprawach organizacyjnych, więc no, to idzie to jakoś chyba, myślę, w dobrym kierunku. Okej, okay. A jeszcze oprócz takich budowlanych aspektów, które tutaj mogły mieć problematyczne miejsce, to co byś jeszcze powiedział, jak tak patrzysz na to mieszkanie albo na mieszkania, które realizowałeś, to takie problemy, które dotykają tej kwestii właśnie wykończeniowej albo przy realizacji flipa, to co by mogło być? No ja myślę, że no nie ma jakichś takich większych problemów, no bo jeżeli jest problem, to się go staram jak najszybciej rozwiązywać, nie będę tu się zamartwiał. A jak długo trwa ta inwestycja? Ta inwestycja? W jakim czasie starasz się zamykać? No ta może przez ten poślizg z ekipą, można powiedzieć, to jest około 2 miesięcy. Pierwsza inwestycja... Ale 2 miesięcy od zaangażowania kapitału, czy od odbioru kluczy? Od w sumie... Odbiór kluczy był, można powiedzieć, odbiór kluczy był... Praktycznie w tym samym czasie. Było. Czyli 2 miesiące. Tak. 2 miesiące już wystawiasz na sprzedaż. Dokładnie tak. Nawet wystawiłem szybciej na wizualizację. Okej, ale czy tu to mieszkanie jest przepisane już na ciebie, czy masz odroczony termin płatności od dewelopera? Tutaj jest 100% płatności zostało i czekamy za księgą, która będzie, można powiedzieć, no... No Poznań jest o tyle fajny, że 3 miesiące, 3,5. Tutaj wydział piąty, tak. I właściwie szybko tą księgę wieczystą uzyskujemy, no bo w przeciwnym razie byłoby ciężko sprzedać. No ja słyszałem, że najtrudniej to ma Warszawa, bo tam nawet pod rok trzeba czekać. Tak, Bydgoszcz. Bydgoszcz na rynku pierwotnym też prawie rok. No Toruń 3 miesiące na przykład, no to już jest tak. No to inaczej. To Toruń tak. Wygrywa z Bydgoszczą. Pozdrawiamy wszystkich. Bydgoszczan i Torunian. Co jeszcze na koniec można dodać? Gdybyś dzisiaj zaczynał od początku, co byś zmienił, co byś poprawił? Znaczy się, gdybym miał zacząć od początku, to bym na pewno zaczął szybciej. Można powiedzieć, że gdzieś te parę lat temu, co pracowałem za granicą, z tymi możliwościami, co mamy teraz, no to można faktycznie zacząć bez kapitału. Tylko trzeba kapitał znaleźć. Trzeba kapitał znaleźć. Może tutaj troszeczkę było inaczej, bo jednak tych nieruchomości sam robiłem mniej ze swojego kapitału i też no, gdzieś tam miałem jakieś tutaj doświadczenie, mogłem coś pokazać inwestorom. No ale może gdzieś tam po rodzinie, że tak powiem, pieniądze zebrać na jedno pierwsze mieszkanie, no to myślę, że większość osób ma takie możliwości. Jeżeli jesteś zainteresowany przygodą z nieruchomościami, masz kolejny link, możesz kliknąć, poczytać, zobaczyć, jak rozpocząć swoją przygodę. No a my cóż, życzymy w nowym roku 2022, chociaż już trochę dni upłynęło tego roku. Wszystkiego co najlepsze, dużych inwestycji, dobrych inwestycji, dużego optymizmu, jak najmniej zarazy, no i działania przede wszystkim, bo bez działania nic nie wychodzi. Wszystkiego dobrego, pozdrawiamy serdecznie. Dawid mówi, że tu obok niedaleko ma mieszkanko kolejne, które się remontuje, więc niebawem będziemy u niego. Tam jest powierzchnia jaka? 87 metrów, 4 pokoje. 87 metrów na parterze. Ogródek jest? 140 metrów. 140 metrów ogródek. Tak. Będzie bardzo ciekawe doświadczenie. No to pewnie gdzieś za miesiąc już, jak będzie luty, marzec, będziemy nagrywać, tak? No myślę, że tak. Wszystkiego dobrego, pozdrawiamy serdecznie i do usłyszenia.